Ratusz Suwalski informuje o trwającym drugim naborze wniosków o preferencyjny zakup węgla. Procedury są już mieszkańcom znane. Kolejne kroki do finalizacji zakupu są identyczne jak w pierwszej turze zakupów. Dostępny opał to ekogroszek, frakcja od 8 do 25 mm i nieco większy, tak zwany orzech, zawierający kawałki z frakcji 25-50 mm. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 28 lutego, co pozwoli na sprzedaż opału do 30 kwietnia bieżącego roku. Dostarczone paliwa okazały się dostatecznie dobrej jakości, a część sprowadzonego do tej pory węgla jest jeszcze dostępna. Koszt zakupu węgla w obu asortymentach wynosi 2000 zł brutto za tonę. Cena ta nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego oraz ewentualnego workowania na żądanie kupującego. Dostępność opału, terminy transportów, terminy dostępności w sprzedaży węgla mieszkańcom są uzależnione od dostępności węgla na składzie spółki PGE Paliwa w Białymstoku i wyznaczeniu przez nią terminów odbiorów. Gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w całym sezonie grzewczym. Osoby, które już złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 roku, mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na sezon grzewczy. Natomiast osoby, które nie nabyły węgla w 2022 roku, są uprawnione po 1 stycznia 2023 roku do zakupu niewykorzystanej ilości, czyli maksymalnie 3 ton. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Suwalskiego Urzędu Miejskiego. By możliwe było skorzystanie z tej drugiej opcji, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu podpisu kwalifikowanego. Co ważne, nie będą rozpatrywane wnioski przesłane zwykłym e-mailem. Wzór wniosku można uzyskać w Urzędzie Miejskim lub pobrać go ze strony internetowej ratusza, a wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Społecznych. Do tej pory, jak nas poinformował Kamil Sznel, sprzedano w takiej formule 200 ton ekogroszku i 80 ton orzecha.